Cześć widzowie, dzisiaj jestem z moją mamą, mamą Jolą. I dzisiaj nagrywamy odcinek Jak dobrze zna mnie moja mama. Dobra, a więc jak będzie wam się podobało, to w trakcie odcinka zostawcie łapkę w górę. I jeśli chcecie więcej takich filmów widzieć, to zostawcie subskrypcję. Dobra, a więc przechodzimy do odcinka. Dobra, a więc jaki jest mój ulubiony kolor? Musisz podać dwa. A ogólnie wpadajcie na nasz kanał, bo tam pojawiają się bardzo często shortsy. Jest nowa seria ciekawostek i mama już pokazuje. Mój ulubiony kolor to niebieski i czerwony. Tak, mama dobrze zgadła. A więc przechodzimy do drugiego pytania. Dobra, a więc drugie pytanie to... Jakie są moje ulubione gry komputerowe? Masz podać dwie. Chodzi o te gry, w których gram na komputerze. Ciekawy jestem, czy mama wie. No, wydaje mi się, że jedną na pewno będzie wiedziała. Ale tą drugą tak może być zawahanie. Jak tam? Wy teraz widzicie, widzowie. A teraz mama, pokaż mi. Dobrze, mama zgadła. Są to Simsy i Minecraft. Co prawda Simsów nie nagrywam, ale bardzo lubię grać w Simsy. A Minecrafta nagrywam, więc widzicie to, co nagrywam z Minecrafta. Przechodzimy do trzeciego pytania. A więc trzecie pytanie to, ile obecnie mamy subskrypcji? No, tak podaj tą większą taką liczbę, jak nie wiesz dokładnie. A jak widzisz, a jak tak chcesz zgadywać, to możesz podać dokładną liczbę. Dobra, pokaż mi. Trochę za dużo dałaś, ale chodziło mi o 400, bo mamy 407, 6, 8, tak nie do końca wiem. Przyszłościowo, w tym tygodniu ale będzie tak, tyle. Ale tak trzy te liczby, 407, 408 i 406. A więc dobra. Kolejne pytanie, to pytanie czwarte. Co lubię robić w wolnym czasie? Wymień tak trzy albo dwa. Mam nadzieję, że wam się podobają takie filmy, bo planuję zrobić jeszcze jeden film, gdzie moja mama będzie, znaczy się ja będę zgadywał. Mam nadzieję, że wam się podobają takie filmy, bo będzie następny odcinek, gdzie ja będę odpowiadał na pytania o mojej mamie. Moja mama też przygotuje właśnie swoje własne pytania i będę odpowiadał. Ciekawy jestem, co mama napisze. Dobra, mama pokazuje tam do kamery. Pokaż mi. Okej, może być. Takie trochę dwie inne rzeczy, ale mogę ci to zaliczyć, bo zgadza. Bo zgadzam się z tym. Mojej mamie nie marzy taki papier. Bo mamy taką ściereczkę, więc idę złoczyć. Dobra, przechodzimy do piątego już pytania. A piąte pytanie to, z kim najczęściej nagrywam filmy? No mama, no wiesz. Dobra, mama pokazuje do kamery i... Tak, z Leną! Z Leną najczęściej nagrywam filmy, albo samemu. No. Dobra, podaj jeden vlog, który nagrałem. Czy vlog to takie coś, że
było z kamerką, była moja twarz. Potem jeden tytuł takiego vloga. Były trzy albo cztery, chyba trzy. Powiedz mi. Moja mama woła mojego brata, żeby podpowiedział, ale... No musisz wiedzieć. Były trzy, taki... Wczoraj, tak. Ty wczorajsz. No nie, no musisz wiedzieć, była taka jedna wyprawa, druga też była wyprawa, a trzecie to było takie... Taki tydzień, podpowiem ci. Nie to. To jest nazwa naszego kanału. Dobra, możesz jeszcze raz napisać, no przecież to jest nazwa naszego kanału, mama. Nie może. Złych odpowiedzi nie ma. Pisz tutaj. Nie, bo nie znam odpowiedzi. No to pisz tutaj, na tym pisz. No. Podpowiadam ci, jedna była długa wyprawa, druga też była długa wyprawa, a trzeci to był taki tydzień. No musisz podać tytuł, mama! Nie możesz się poddać! Nie możesz się poddać. Masz napisać. Piszesz teraz na tym. Masz napisać. Dobra, zrobimy tutaj takie przyspieszenie. No, tydzień. Nie, mama. No, podpowiadam ci. Tydzień, drugie było wyprawa. Pierwsze było... Nad jezioro. No to czemu tego nie piszesz? No ale musi być taki tytuł, no wiesz o co chodzi. Nad jeziorem. No. Nie, no musisz... Ty pamiętasz, ty mi pomagałaś na nazwę nawet wymyślić tego odcinka. Gdzie jest Lena? Czy Lenę złapie diabeł? Dobrze! O! Chodzi o to, że czy Lenę porwał diabeł, ale to moja mama tych trochę nie pamięta, więc... Tak, i co to było? Wyprawa nad co? Jezioro Diabelskie. Tak, wyprawa nad Jezioro Diabelskie. Możecie obejrzeć tutaj. Będzie karta, gdzie będziecie mieli podlinkowane Jezioro Diabelskie. Wyprawę nad Jezioro Diabelskie. Tak, czy Lenę porwał diabeł? To było trudne. No było trudne. Zmoczyć. Chociaż dla mnie nie było trudne. Idę dalej teraz zmoczyć. Dobra, to było szóste pytanie. To było chyba najcięższe pytanie. Chociaż się nie spodziewałem, że to będzie najcięższe pytanie. Bo dla mnie to się wydaje łatwe, ale jak widać dla mojej mamy nie. Gotowi jesteśmy? Dobra. Przechodzimy do siódmego pytania. W jakie kategorie w Minecrafcie lubię grać? Czyli chodzi o to, musisz podać takie dwie kategorie. Ojeju. Musisz podać takie dwie kategorie. Jedno, co z Pawłem bardzo często gram i Paweł to bardzo często mówi. A drugie to takie, co gram z przyjaciółmi bardziej. Ale to są dwa te same, mama. Zastanów się, w co gram z Pawłem. Podpowiem ci, że to pierwsze jest dobrze, to drugie to jest to samo, tylko po polsku. Dobra. No nie na serwerze. Na serwerze to są... Wszystko się gra na serwerze. A musisz podać takie jedno, które też jest często na naszym... To jest bardzo często na naszym kanale się pojawia. Jak gracie? Takie luźne. Takie luźne, takie fajne. Takie coś związane z łóżkiem. Zniszczeniem łóżka. No, mam.
Mama, no nie wiesz? No niemożliwe, że ty nie wiesz tego. Mama nie wie co. Good words. A ja wiem. Tak? Tak. Ty tego nie wiesz? Bed. Bed. Tylko łóżko. Nie wie. Warsy. Warsy. Mhm, na łóżka wojna. Tak. Dobra, moja mama pokazuje do kamery i to są survival, bo nagrywamy survival przygodę. I też nagrywamy bedwarsy, które pojawiają się. Zaraz będzie o tym pytanie. O, właśnie teraz. Przechodzimy do ósmego pytania. Dobra, ósme pytanie to kiedy pojawiają się nasze odcinki? Musisz podać godzinę, na pewno godzinę, a jeśli jeszcze będzie, jeśli jeszcze zgadniesz, to dni, bo właśnie będzie też będzie później pytanie takie, kiedy będzie jaki odcinek chyba, czyli że w ten jeden dzień jaki jest odcinek, a w ten drugi dzień jaki jest odcinek, więc mama już pokazuje. Zgadłaś jedno, godzinę zgadłaś. Zgadłaś jedno, bo zgadłaś niedziela 18.15, ale nie zgadłaś środy, bo pojawiają się w piątek i w niedzielę o 18.15 nasze odcinki. Więc no mama trochę nie zgadła. Dobra, przechodzimy do ósmego pytania, ale jeśli wam się podoba ten film, który my teraz nagrywamy, to zostawcie łapencję w górę. Dobra, mama zmazuje. Dobra, przechodzimy do dziewiątego już pytania. Z kim siedziałem w ławce na tym, w tym roku szkolnym? Dobra, moja mama jeszcze raz. Moja mama pisze teraz. Nie. Ty nie wiesz, z kim ja siedzę w ławce? To chociaż w której ja siedzę w ławce? Zobaczymy, czy mama zna na to odpowiedź, w której siedzę w ławce. No tak. Ale w której siedzę w ławce, możesz powiedzieć? W pierwszej. Nie no, w pierwszej to siedzą, wiecie kto. Wiecie kto siedzi w pierwszej. To ja nie wiem, w której. W ostatniej. Nie, w ostatniej też nie siedzę. Siedzę w drugiej zawsze pod ścianą. Oj, tego nie wiecie. W drugiej ławce pod ścianą. Dobrze, że nagrywamy ten odcinek. W drugiej ławce pod ścianą i zawsze, czasami jest tak na matematyce, że zawsze rząd pod ścianą gada. Ale już bardziej jest lepiej. Aha! Wiedziałam, że w drugiej pod ścianą. No tak! Dobra. Dobra, przechodzimy do dziesiątego. Do dziesiątego. Ile już mam punktów? 10? Później zobaczymy, w montażu tutaj będzie gdzieś tu, albo tu, albo tu. Paweł, ile mama ma punktów? 10? 10. No pewnie, że 10. Tak, 10. Dobra, a więc przechodzimy do dziesiątego pytania. To jak ty mogłaś mieć 10? A, to 9. 9 punktów. 10 za odwagę. Dobrze. Przechodzimy do dziesiątego pytania. Jaka jest moja najgorsza ocena w szkole? Z tamtym pytaniem mama sobie średnio poradziła. Tak, dobrze. Moją najgorszą oceną w szkole to jest 4. Dobrze się uczę. Przechodzimy do 11 pytania. Jaki jest nasz najpopularniejszy film? Shorts, czyli te krótkie filmy 15 sekund. I nie masz powiedzieć jaki, tylko ile ma wyświetleń. Możesz się pomylić o 2000. To już ma tyle? Dobrze, że... Możesz się pomylić o 2000. Chciałam napisać 101. Ile ty dałaś? 26 tysięcy. Już prawie 27 tysięcy. Ty się dałaś, no przez 2000. Mówiłeś, że o 2000 się mogę pomylić. Myśliłam. No 27,5, a więc 2000 to jest 25,5. Nie.
Nie zaliczamy tego punktu. Mam. Jest punkt. Nie zaliczamy, nie zaliczamy. Paweł, czemu mi jest zaliczyć? Ale gdybyś podała drugi najpopularniejszy film, taki shorts, to by się zaliczało, bo drugi chyba ma... To nie zrozumiałam pytanie. Drugi ma chyba 7 tysięcy no albo 5. O tym myślałam, o tym myślałam. No tak, o tym myślałaś. Jak chcesz, to możemy zrobić dodatkowe pytanie. Ile ma łapek w górę? Który film? Ten z 25 tysięcy łapek w górę. Wyświetleń. Ja tak mniej więcej podam odpowiedź, bo też nie jestem pewien. No bliżej na pewno niż te wyświetlenia. Bo chyba 500 albo 600. No. To dobrze zgadłaś. Dobra, a więc kolejne pytanie, pytanie 12. Jaka jest moja ulubiona gra na telefon? Mam dwie. Ale możesz podać jedną, zostać jedną. Tak, to jest moja ulubiona gra, można powiedzieć, teraz w nią nie gram, ale grałem, grałem cały czas w tą grę, ale podaj jeszcze dwie gry albo jedną, podaj jeszcze dwie gry albo jedną. Wiesz, w które gry gram, bo gram w jedną z Pawłem, na pewno. Tak? I jeszcze jedną musisz podać. No to jest... No to ja mówiłem ci, że tyle muszę... Ja muszę w nią zagrać, bo coś tam było. Mówiłem ci o tym. Pobierałem coś, taką grę. Grałem nawet do wieczora. To znaczy się późno. Nie? Dobra, to moje top 3 gry. Pierwsza to Matchmasters. No znaczy się nie powiem top 3, ale chodzi mi o to, które najbardziej lubię. Pierwsze to Matchmasters, druga to My Cafe, a trzecia to Pizza. Pizza! Zaczęłam pisać, skończyłam. Good Pizza, Great Pizza. Dobra, przechodzimy do 13 pytania. Kiedy mam urodziny i imieniny, podaj tylko daty. Chodzi mi dzień i miesiąc. Tak, mama zgadła i to jest urodziny mam 27 maja, a imieniny mam 25 lipca. Imieniny mam w Jakuba i Krzysztofa. Dobra, przechodzimy do 14 pytania. I to jest takie podchwytliwe pytanie, ale będziesz wiedziała, z kim najbardziej się dogaduję. Druga osoba daje jeszcze. Tak, ale drugą osobę daje jeszcze. Ciekawy jestem, kogo mama obstawi. Co? No tak, ale to chodzi o kolegów. Chodziło mi o Pawła i o ciebie. Jak coś Paweł, jakby ktoś nie widział, to Paweł to mój brat. No tak. Z Leną dobrze się dogaduje, jako chodzi o to koleżanka w szkole, a Paweł to tak najmocniej. Paweł, mama, moja rodzina cała. Moja cała rodzina. Dobra. Pytanie 15. Moja ulubiona rzecz do picia. Tak, dobrze.
że lemoniada latem, a wodotek codziennie. Bo lemoniady tak, no lubię pić, ale wolę latem, bo na mroźne dni to tak lemoniada nie. Jeszcze dwie rzeczy, które lubię pić, to sok i herbata. Dobra, przechodzimy do pytania już chyba 16. Jaką mam średnią na koniec roku? Możesz pomylić się o 500. To musisz wiedzieć. No pomyliłaś się trochę za dużo, o dwa razy za dużo, ale mogę ci zaliczyć, bo mam średnią 5,64. Ale dobra, zaliczam ci. Nie musisz wiedzieć takich rzeczy akurat. Ważne, żebyś wiedziała mniej więcej. Dobrze, uczysz. Dobra, przechodzimy do 17 pytania. Za którym razem zdałem kartę rowerową? Za pierwszym, tak, za pierwszym zdałem kartę rowerową, chociaż bardzo mało się uczyłem. No nie wiem, jak to się stało. Osiemnaste pytanie. Co jest moją pasją i wymień tak pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Podaj. Być. Pierwsze taniec, drugie malowanie, a trzecie, no malowanie chodzi mi o rysowanie, a trzecie może być granie w gry. Dobra, pytanie 19. Jaki jest mój ulubiony napój gazowany? Jeden. Tak, woda gazowana, na przykład muszynka. Dobrze mama zgadła. To już będzie prawie przedostatnie pytanie. Jak długo nagrywam na YouTube? Tak około. Nie musi być tak dokładnie, bo nie wiem, czy wiesz. Chodzi mi o... Nie. Chodzi o założenie kanału My Jesteśmy Noise. Czekaj, no podałeś chyba dokładną datę. W listopadzie. Tak, dokładna prawie data, prawie dokładna chyba data. Chyba 8 listopad. Jak dobrze pamiętam, albo październik, nie wiem. No to prawie. No prawie, ale chodziło o to, że około. Dobra, przedostatnie pytanie. Co wybiło nasz kanał na YouTubie? Chodzi o jaki film, jaki trend, jaki dźwięk. O, ta muzyka straszna. Nie to, nie to. Nie zaczęło się od Mulagi, powiem. O, Mulagi, nie? Nie zaczęło się od Mulagi. Był taki jeden specyficzny film, który przyniósł nam pierwsze wyświetlenia. Nie wiesz, dobra. To powiem.
Fata Morgana, Przemek Pro, Bartek Kubicki i Kury. Mieliśmy odkleje, tak? Proszę zobaczyć, tutaj chyba też, tutaj albo tutaj będzie filmik. Też postaram się podpiąć. To był short, to był taki pierwszy short taniec. No. Dobra, i ostatnie pytanie. Jakie odcinki wstawiamy w piątek, a jakie w niedzielę? Paweł, podpowiedz mi! Paweł nie będzie wiedział. Jakie w piątek, a jakie w niedzielę masz do wyboru? Przygody i vlogi albo coś z kamerką. Ja zrobię. Vlog to jest coś z kamerką, a przygoda to jest to survival, co nagrywamy. Takie przygoda. Nie wiem, czy mama będzie wiedziała. Tak, dobrze. Wszystko wiem, wszystko wiem. To jeszcze raz, o której godzinie? O 18.15. I pamiętajcie, że bardzo często o 18.30 pojawia się jakiś short w piątek. A więc raczej to jest zawsze po filmie. Po filmie wstawiam raczej zawsze jakiegoś shortsa, że jak obejrzycie cały film sobie, to wtedy macie shortsa do obejrzenia. Więc dziękuję, zdałaś robotę. I mam nadzieję, że wam się podobało. Dziękujemy za oglądanie. Dawajcie łapkę w górę, subskrypcję i co tam jeszcze się daje, dzwoneczek. Piszcie komentarze, czy wam się podobało, czy chcecie kolejny odcinek, gdzie ja odpowiadam na pytania mamy. O! Też złożę takie trudne. Do zobaczenia, pa, pa! Dobra, a więc widzowie, mama kończy z takim wynikiem. Tutaj macie ten wynik. Mam nadzieję, że wam się podobało. Bardzo jeszcze raz dziękuję za wystąpienie w tym odcinku mojej mamie. I do zobaczenia, pa, pa!